Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku chciałbym coś powiedzieć. Nie nagrywałem filmów z prostego powodu. Było tak gorąco, że ledwo żyłem. Dzisiaj się fajnie schodziło, więc jest okazja nagrać film. Mam pootwierane wszystkie okna w domu. Nadal mam ponad 30 stopni, ale. No nagrywam, no po prostu nagrywam. Jest ku temu okazja, także możecie słyszeć jakieś jeszcze hałasy z zewnątrz. Po prostu no, muszę mieć otwarte, ja bym nie wytrzymał. Dobra, moi drodzy, zachęcam wszystkich moich subskrybentów do dołączenia do grupy facebookowej prywatnej zamkniętej. Wystarczy kliknąć w link, który jest pod filmem, w opisie. Proszę odpowiedzieć na te dwa pytania i wtedy zaakceptuję ja lub drugi administrator wasze członkostwo w grupie. Zapraszam także do mojego Instagrama. Link także jest w opisie filmu oraz zapraszam, moi drodzy, do sklepu snumizmatyka.pl, sklep dla kolekcjonerów. Na stronie Numizmatyka wybierzecie sobie niezbędne artykuły. Naprawdę mnóstwo naprawdę na stronie jest artykułów, które przydadzą się lub są niezbędne do prowadzenia kolekcji. Mam dla Was także, jak zawsze, rabat w wysokości 10% na kod ROSTEK 2022. Właśnie ten kod zostanie, gdy zostanie wpisany w podsumowaniu, zostanie Wam odjęte te 10%. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj temat destrukty monet, końcówka blachy. Jak widzicie, jest tego trochę tego. Oczywiście są to nie wszystkie. Część już mam po prostu zamkniętych w holderach, więc byłoby bez sensu je wypakowywać. A te są jeszcze nie zapakowane, więc je zaprezentuję Wam. Jeśli chodzi o ceny takich monet destruktów, na pewno jest to wyższa cena niż za monetę, która jest w całości. Z prostego powodu, gdyż monety tego typu destrukty nie zdarzają się zbyt często, ale jednak się zdarzają, bo widzicie, że trochę ich tutaj leży. I moi drodzy, zaczniemy po kolei, tak mam je poukładane. Momencik, troszeczkę sobie powiększę obraz, żebyście i wy dobrze widzieli. Mamy tutaj 500 zł. Rocznik 89. Jak widać, jest tutaj uciachnięta. Jest to błąd prawdopodobnie wykrojnika krążków. Tutaj mamy Władysława Jagiełłę. I widać chraśnięty krążek. Monety są na pewno więcej warte w takim stanie jako destrukt niż moneta w stanie menniczym. Druga sprawa, no, jeśli chodzi o te ceny, ja ich nie podam dokładnie. Z prostego powodu, tak naprawdę cenę dyktuje osoba, która chce ją kupić. Nie ja jako sprzedawca. W sumie mogę narzucić taką cenę, ale prawdopodobnie bym z tą monetą, powiedzmy, na Allegro wisiał parę miesięcy, parę tygodni może, albo parę dni. Także, moi drodzy, no, cena i ponownie 500 zł. Tym razem widzimy uszczypnięcie. Tutaj jest ponownie Jagiełło. Widzimy, w tym miejscu jest ta końcóweczka blachy.
Jak widzicie, monety są w Stanach UNC, nie są zniszczone. Mamy ponownie 500 zł. Widzimy ponowne uszczypnięcie u góry. Na dodatek chyba jest to skrętka bodajże. Nie, myślę, po prostu chwyciłem. Mamy tutaj, moi drodzy, 50. rocznicę wojny obronnej narodu polskiego. Sami wiecie, że te monety są niezbyt wiele warte, ale jak widać, monety w Stanach są bardzo dobrych i takie uszczypnięcie blachy. Następnie mamy 100 zł, rocznik momentu, moi drodzy, bo ja jestem naprawdę ślepy, 88, widzimy uszczypnięcie, i mamy tutaj powstanie. 70. rocznica powstania Wielkopolskiego. Widać to cięcie. Jeśli ktoś się orientuje mniej więcej, co za ile zostało sprzedane, czy widział taką aukcję z takim destruktem, wpisać w komentarzu. Tutaj mamy Kazimierza Wielkiego. Ponownie takie delikatne uszczypnięcie, ale jak najbardziej jest to mint error, błąd mennicy. Sami widzicie, że monety są w Stanach UNC. Tutaj mamy ponownie 100 zł. Tu już jest takie większe te uszczypnięcie. I tutaj mamy łokietka. Uszczypnięcie jest dość spore. Jak widać, moneta też w stanie pierwszym. Tu już mamy 10 zł. Uszczypnięcie, moi drodzy, jest, jak widzicie, w tym miejscu. Tak naprawdę takich wycena takich destruktów, jeśli chodzi o sprzedaż, no jest trudna, bo tak jak już mówiłem, tak naprawdę to kupujący decyduje, czy chce taką monetę kupić i za ile. Tutaj mamy rocznik 66, Kościuszko, już duży ubytek. Blachy. I jak widzicie, moi drodzy, monety są w większości, praktycznie wszystkie, prócz chyba jednej, dwóch. Reszta to są w sumie menicze monety. Potężny, można już powiedzieć, ubytek. Tak się to prezentuje. Rocznik 74, rybak. Także duży ubytek. Na czymś musiałem położyć. Dobra, później się oczyści. Widać w tym miejscu jeszcze wadę jakąś, ale ogólnie monety, widzicie, przypatrywałem się temu, nie mam pojęcia, co to jest.
No, widzicie, spory ubytek. Część chyba zacznę wysyłać do NGC. Ponownie 74. Tu już jest skręteczka. No i moi drodzy, jak widzicie, dość często w tym roczniku też wychodzą takie kwiatki. Końcówka blachy. Tu mam już bardziej taką obiegową, prawie że. Śladów większego obiegu ta moneta nie ma. Widać, że praktycznie nie ma wytarć. No i ten tutaj ubytek. Sprawdzimy, czy to jest skręteczka. Także jest to skrętka. Dobra. Tutaj mamy złotóweczkę. Widzicie, że monety są naprawdę ok. Powiedzcie mi, jaki to jest rocznik, bo ja nie widzę. 86. Czekajcie chwileczkę, ja sobie wezmę może lupkę. Bo jak ja podnoszę te monety, ja później nie widzę, co tak naprawdę podnoszę. Ślepy jestem, no jak kret. Już momento. Ok. Już to mamy. To jeszcze raz. Tak, jest to 86, także dobrze widziałem. Tutaj mamy momento. Rocznik 74 z ładnym ubytkiem. Jak widzicie, monety, jak już mówiłem, no nie noszą zbyt dużego śladu zużycia. Następny rocznik 74. Tu już ładnie brakuje. Tu już są mikroryski, które widać i to dość mocno. Patrzę jeszcze, czy tu czasem jest DDO, ale nie. Następny rocznik 87. No i jak widać, końcóweczka blachy. Robi to fajne wrażenie, jak to jest tak ładnie poukładane. Następny rocznik 87. Tu już widzimy monetę wyciągniętą z obiegu. Była dość krótko, bo nie jest jakoś tam wyjechana. Zresztą, jak rocznik 80 mógł się zużyć, no skoro była w obiegu tylko 3 lata. Ale efektowny destrukt, końcówka blachy. Tu już mamy typowo obiegową monetę i dość rzadki rocznik, 68. Z końcóweczką blachy. Jest na pewno więcej warta niż można
przypuszczać. Następny rocznik, ponownie 87. Mikrorysek dość sporo. No i ten ubytek też dość spory. Moneta także była prawdopodobnie w obiegu, chyba że tak się po prostu w woreczkach tych parcianych poobijała. No i jeden z chyba najmocniejszych destruktów, jakie posiadam. 2 złote. Rocznik 79. Brak potężnego kawałka blachy. Świetnie to wygląda. Bardzo duży kawałek. Ta na pewno pojedzie za niedługi czas do gradingu, do NGC. Ponownie 2 złote. Lecz teraz rocznik 82, moneta z obiegu. Widzimy ponownie końcówkę blachy. Jeśli ktoś widział licytację, tak jak już mówiłem, monet takich destruktów, to piszcie, jakie były ceny tych monet. Tu mamy tak, 84. Końcóweczka u góry. Jest to 50 groszy. Fajnie to wygląda. Następne 50 groszy. 77 rok. Tu jest spory kawałek, brakuje. Tak. Następnie mamy 20 groszy, rocznik 75. Już mamy monetę nieobiegową. Też dość spory kawałek. Kawałek brakuje. Zobaczmy, czy to jest skrętka. Jak najbardziej widać. No to jest skręcona. Także, moi drodzy, warto przeszukiwać od osób prywatnych zestawy. Dość takie osoby zazwyczaj nie interesują się numizmatyką, znajdują te kilogramy monet w piwnicach, na strychach, czy też gdzieś w słoikach. No i mamy tutaj rocznik 89. Też ładny ubytek. Warto przeszukiwać. Tu mam ponownie rocznik 65. Moneta, jak widzimy, jest nieobiegowa. 5 groszy. Kawałek jednak brakuje. Mamy, tak jak już mówiłem, mam ich trochę więcej, tylko że ja Wam chcę zademonstrować te, co są jeszcze niezapakowane. No i rocznik 92, rodzynek. Mamy tutaj takie ciachnięcie. Dość spore, jak na trzecią RP. Ale jest.
Także, moi drodzy, to by były te moje destrukciki. Oraz chciałbym Wam pokazać ciekawostkę, którą kupiłem na eBayu od Turka. Jest to po jego, jak napisał, po jego babci. Babcia jego to przywiozła z Turcji, gdy przeprowadzili się do Niemiec. Moi drodzy, jest to rozerwane oczywiście. Brakuje, powiedział tutaj sprzedawca. Poczekajcie, może troszeczkę to obraz. O. Są to dwugroszówki. Wszystko są to dwugroszówki. Prawdopodobnie są bardzo grubo posrebrzone. Próbowałem już na tej tutaj, na tej najsłabszej, zedrzeć nożem. I powiem Wam, że tu nic mi nie znalazło. Drapałem to dość mocno. I ja tu nie widzę śladu tego brązu, ale jeszcze spróbuję papierem ściernym. Oczywiście ja to rozlutuję. No jest to taka ciekawostka, no, że w Turcji z naszych monet przedwojennych robiono sobie bransoletki. Zresztą z monet królów polskich, a szczególnie wazów sobie upatrzyły w sumie, albo upatrzyli tureccy kupcy i na miejscu już robili takie ozdoby właśnie z monet srebrnych. Taka ciekawostka. Nie ma tu żadnego rzadszego rocznika. Oprócz chyba, to tu jest 39, ale w Stanach są naprawdę bardzo ładnych. Sprawdzałem magnesem, magnes tego nie przyciąga. Tu jest prawdopodobnie miedź, a reszta jest srebro. Poczekajcie. A więc tak, tu mamy rocznik 31, 38. 39. Następnie mamy 38. I tutaj jest 36. I tutaj momencik 35. No, ale naprawdę, zobaczcie, w jakich one są pięknych stanach. 35. Następnie 39. 38. I ta tutaj jest najstarszą z nich. Jest to 25, ale jest najmocniej wytarta. Okej, dobra, moi drodzy, będzie to na tyle. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału. Osoby, które oglądają film, a jeszcze nie subskrybują. Jest już nas 1400 osób, z czego się bardzo cieszę. Więc chciałbym podziękować za te suby, komentarze oraz lajki pod filmami. I jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Więc dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.